Szanowni Państwo, witam serdecznie. Na początku dziękuję Pani Malinie za zaproszenie do dzisiejszego spotkania. A temat jest ważki, temat jest bardzo istotny. Dotyczy sytuacji pacjenta ze stwardnieniem rozsianym w dobie COVID-19, czyli w dobie koronawirusa. Pandemia koronawirusa spowodowała konieczność dostosowania się, stworzenia pewnych rekomendacji dla pacjentów leczonych immunomodulująco ze stwardnieniem rozsianym. Powstały praktycznie w większości krajów rekomendacje, które są podkreślam jedynie stanowiskiem ekspertów, nie są to rekomendacje oparte na badaniach naukowych czy na badaniach klinicznych. Jedynie jest to stanowisko ekspertów, najczęściej neurologów, lekarzy chorób zakaźnych, którzy podsumowali pewne zasady leczenia immunomodulującego jako te, którymi należy kierować się w czasie pandemii koronawirusem. W Polsce również takie rekomendacje powstały. Zostały stworzone przez sekcję stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i zamieszczone na stronie PTN. -u. Jeżeli Państwo dysponujecie czasem, zapraszam, można tą stronę odwiedzić i zapoznać się nimi, z nimi dokładnie. Generalnie, rekomendacje sprowadzają się do tego, ażeby leczenie immunomodulujące w stwardnieniu rozsianym, zarówno to pierwszej linii, jak i drugiej linii, utrzymać. Nie widzimy powodu, żeby przerywać w tej chwili terapię immunomodulującą w stwardnieniu rozsianym. Odpowiadając na to pytanie, dotychczas nie mamy podstaw do tego, żeby stwierdzić, że chory na stwardnienie rozsiane Zachoruje częściej, gorzej, albo jest bardziej narażony na zachorowanie na COVID-19, aniżeli populacja ogólna. Jednakże uważamy, ażeby każdą osobę, każdego pacjenta, i pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, i pacjenta z każdą inną chorobą neurologiczną, e, uczulić na to, ażeby zachować reżim sanitarny, ażeby zachować duże bezpieczeństwo epidemiologiczne, e, ażeby jak najmniej narażać się na potencjalne zakażenie koronawirusem. W dobie pandemii dysponujemy tymi samymi lekami, jak przed epidemią. Do pierwszej linii zaliczamy preparaty iniekcyjne, te, które dobrze znamy, czyli interferony oraz octanglaterameru, a także leki doustne, czyli fumarandimetylu i teriflunomid. Jeżeli chodzi o Terapię tymi lekami, to oczywiście w dobie pandemii utrzymujemy tę terapię. Nie ma powodu, żebyśmy przerywali to leczenie. Dodatkowo, z ostatnich informacji wynika, że interferony beta, które są stosowane w terapii immunomodulującej stwardnienia rozsianego, a także teriflunomid, mogą mieć działanie przeciwwirusowe. Także Kontynuujemy terapię lekami pierwszego wyboru i tymi iniekcyjnymi, i lekami doustnymi. Nie ma powodu, ażeby tę terapię przerywać. Powinniśmy zwrócić jednak uwagę przy stosowaniu fumaranu dimetylu na liczbę limfocytów. Powinniśmy monitorować liczbę limfocytów, ze względu na to, że znaczne obniżenie liczby limfocytów może wiązać się z większym ryzykiem infekcji, w tym również infekcji wirusowej. Jeżeli chodzi o preparaty drugiej linii, to zaliczamy tutaj dobrze nam znane dwa preparaty, czyli fingolimod i natalizumab, a także nowe preparaty, okrelizumab i kladrybinę, które mamy w naszym portfolio refundowanych leków na stwardnienie rozsiane w Polsce od kilku miesięcy. Jako preparat w tej chwili jeszcze wymagający odrębnego omówienia jest Alemtuzumab, który znajduje się w wyborze terapii jako w tej chwili wybór albo drugo, albo trzeciorzędowy i tak traktujemy ten lek w chwili obecnej. Otóż w obecnej dobie nie należy rozpoczynać terapii drugoliniowej od leków, które mogą narażać pacjenta na. Znaczne obniżenie liczby limfocytów. Przedstawicielami tutaj są preparaty z terapii rekonstytucyjnej, czyli kladrybina, również zaliczany częściowo do tej grupy okrelizumab. Powinniśmy w sposób chyba najbardziej bezpieczny w tej chwili terapię drugoliniową rozpoczynać od natalizumabu. Jest to lek, który powoduje zahamowanie migracji limfocytów czy komórek immunokompetentnych natomiast nie obniża znacznie liczby limfocytów w związku z tym wydaje się bezpieczny w dobie pandemii jako preparat drugiego wyboru jeżeli chodzi o rozpoczęte już terapie, na przykład kladrybiny czy okrelizumabu, czyli podanie tych pierwszych dawek, uważamy, uważa się generalnie, że należy podać tą kolejną dawkę w tym pierwszym cyklu, czyli w okrelizumabie za dwa tygodnie podać kolejny wlew, w kladrybinie w drugim miesiącu terapii podać również dawkę tego leku, po to, ażeby te terapie czy ta terapia rozpoczęta była skuteczna? Jak rozumiem to pytanie, autor miał na myśli, czy mamy przechodzić z terapii pierwszoliniowej na terapię drugoliniową? Odpowiedź jest. Tak, oczywiście powinniśmy przechodzić. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pacjent ma dużą aktywność choroby, definiowaną albo klinicznie, albo radiologicznie, nie możemy czekać. Tym bardziej, że w tej chwili nie wiemy, do kiedy będzie trwała epidemia, nie możemy więc czekać na pogorszenie się, nieodwracalne pogorszenie się stanu klinicznego. Oczywiście musimy bardzo dokładnie zastanowić się nad zasadami leczenia, nad dobraniem preparatu dla konkretnego pacjenta, po to, żeby nie narazić go w tej chwili na zachorowanie, czy nie zwiększyć ryzyka zachorowania na COVID-19. Uważa się w tej chwili, że chyba wśród tych preparatów drugoliniowych najbardziej bezpiecznym jest natalizumab jako ten preparat, który najmniej działa zmniejszająco na liczbę Limfocytów, co może wiązać się z mniejszym ryzykiem zakażenia koronawirusem? Myślę, że już odpowiedziałam na samym początku na to zapytanie. Oczywiście nie wstrzymujemy leczenia, nie zawieszamy leczenia w dobie pandemii. Może to wiązać się dla pacjenta z pogorszeniem stanu klinicznego. W związku z tym leczenie utrzymujemy. Chyba, że wystąpią pewne przeciwwskazania do jego kontynuacji, czyli działania niepożądane, bądź też infekcja COVID-19, wówczas musimy bardzo dokładnie zastanowić się nad kontynuacją tej terapii. Ja odpowiem na podstawie naszych własnych doświadczeń, naszego ośrodka zabrzeńskiego. U pacjentów nowo zdiagnozowanych z aktywnością choroby, czy z dużą aktywnością choroby, nie czekamy. Włączamy to leczenie i dobieramy taki preparat, który jest najlepiej dobrany dla konkretnego pacjenta. Sugerujemy się oczywiście i stanem klinicznym, i czynnikami prognostycznymi, i aktywnością choroby, i wynikami badań laboratoryjnych i radiologicznych. Dotychczas już co najmniej kilkunastu pacjentów od początku epidemii włączyliśmy, natomiast zwracamy bardzo uwagę na to, ażeby monitorować bezpieczeństwo Czyli dokonujemy i telewizyt, i monitorujemy badania laboratoryjne, zalecamy pacjentowi wykonanie badań biochemicznych. Za miesiąc, nie czekamy do trzech miesięcy, tylko w pierwszym miesiącu terapii zalecamy pacjentowi wykonanie badań kontrolnych, taka, żeby zachować pełne, pełną kontrolę nad bezpieczeństwem terapii. Dotychczas włączeni, nowo włączeni pacjenci mają się dobrze i te doświadczenia u nas są bardzo pozytywne. Wiem, że część ośrodków nie decyduje się na włączenie nowo zdiagnozowanych pacjentów. Wynika to z wielu przyczyn. Ja tylko mogę powiedzieć, że nie ma przeciwwskazania do tego, żeby nowo zdiagnozowanych pacjentów odraczać, chyba że choroba pozwala na to, żeby tą decyzję podjąć za jakiś czas. Natomiast uważamy zgodnie z rekomendacjami, że. Tuż po rozpoznaniu, jeżeli choroba jest aktywna, u chorego można takie leczenie włączyć.